Wrocław, nadjeżdżam. A dzień dobry. A gdzie studnownie jedziemy? No, dzisiaj do Wrocławia. No, jakieś 202 km. Wprost tej przygody. Punktem obowiązkowym wjazd na prawapkę. No. Trasa będzie przebiegać. Kurde. I na dzień dobry musiałem zacząć przeklinać, ale oczywiście po cichu, bo jakie dwie panny nie mogły ustąpić pierwszeństwa. Po wyraźnym przepraszam mojej strony. Pięknych okolicznościach jedziemy do Wrocławia. O. Na polach baloty już chyba sezon żniwny zbliża się ku końcowi. I właśnie mijamy Wrzesiński Ratusz. Fajny jest, nie? A to rynek. No nareszcie jakiś spokojny odcinek. Za mną jak ruchliwy odcinek drogi krajowej. Przede mną fragment powiatowej. A potem znowu krajówka. A potem długo powiatowe gminne drogi do samego Wrocławia. A tutaj proszę Państwa jesteśmy okolica Ozołowa. Piękne lasy. Tam za lasami jest warta. Także i za tę wartą jest Szwajcaria Czeszewsko-Zyrkowska. To tyle z mojej okolicy. A dalej to nie wiem. Chyba będę na bieżąco usył się. Pierwszy postój taki generalny zaplanowałem w Borku Wielkopolskim. To jakie 25 km. Średniej jakości. Widać, że była robiona na odpierdol. Ale spełnia swoją rolę. A dzięki oponom 35 cen nie odczuwam tych takich nierówności. Za mną widzicie Nowo Wielkopolsko. Okolice. Tu jakaś rzeszka. Kaszuszkami. I wjeżdżamy do gminy Jarosewo w powiecie jarosińskim. No i tutaj zaczynają się takie pagórki, jakie są na południu Wielkopolski. No i dobrze. O, trochę się pomęczymy. Tutaj widać, że tiry zrzęto nie jeżdżą, ale jak już jeżdżą, to formują takie naturalne tunele. O, właśnie jak te. No i jakimś cudem trafiła mi się szutrówka, leśna dróżka. Na szczęście nie tak źle. Można jechać szybko. Ale trzeba uważać. A propos tego właśnie. No i pierwszy powstój duży na śniadanką i pierwsze i chyba ostatnie przepakowanie.
Ciuchu. Jesteśmy w tej chwili w Borku Wielkopolskim. No i właśnie. Własne kawuci. Swoją drogą, nie lubię tej kawy na Orlenie, a po aktualizacji cen tym bardziej. No wyobraźcie sobie, że taka kawa, która kosztowała jeszcze miesiąc temu 7,99 kosztuje prawie dyszkę. Niesamowite, ale lepsze było to, że tam pani, starsza pani, nastraszyła mnie, że widać opuchliznę i że mam zakażenie, że mam szybko jechać na pogotowie. Pojechałem i sam się zbadałem. O! Osa dechła, ja przeżyłem. Ot! Idziemy dalej. Jak się okazało, że dojechaliśmy do Dublina. Dublina. Ale czyta się jak Dublin. No. Tak, do kolejne fajne miasteczko na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska. Chyba. Produkowane w tej fabryce tutaj. I tak, takimi drogami można jechać. Zaczynają się podjazdy. To powiat na prababkę? Chyba tak. Jedzi ona na samej górze, prababka. Mega podjazd przede mną. No to trzymajcie kciuki. Do zobaczenia za chwilę. I oto jest prababka. Prababka zdobyta. 223 metrów nad poziomem morza. Jak za piękny widok na okolice właśnie. Eurovelo 9, R9. Ktoś sprzedaje ziemię. A tamtą właśnie podjeżdżałem, tamtymi drogami. O, piękna, piękna. Warto było. Ale to będzie z górki.
do strony Wrocławia. Wrocław jest pewnie gdzieś tam jakieś 30 km, może mniej. Na 25 do basem. No, dziękuję. Ja uwaga. A, jeszcze nie, coś się nie zagnałem. Ale fajnie. Chociaż te oce bardzo lubią tutaj być. A ja uciekam od nich trochę dalej. Malutka przerwa na znowu uzupełnienie bidonów. Już chyba trzeci raz. Ale w takich upałach duża ilość wody jest bardzo ważna. Jak? I widać całą panoramę Wrocławia. Ten most na Odrze, tam wieżę charakterystyczną. O! No i bardzo pięknie. I mamy powiat Wrocław. Ja to powiat Wrocław, granicę powiatu wrocławskiego. No to odnaca za zaczynają się ścieżki rowerowe, po których trzeba niestety jechać. I wrocławskie ścieżki rowerowe. No teraz tu byłem. Mam nadzieję, że tym razem wspomnienia będą dużo lepsze. O. Wrocław cię widzę nie bawi jakieś tam łączenie chodników, ścieżek. Pewnie stosuje separację ruchu pieszych od ruchu rowerowego. To jest właśnie najlepsze rozwiązanie w miastach. Dziękujemy za podróż z tej całej intencji. Życzę udanego pobytu. Do zobaczenia.